Dzień dobry, moje imię się Kolorowo, witam was w kolejnym odcinku z GeoGuessera. Dzisiaj w związku z tym, że całkiem niedawno już niektórym województwom zaczęły się ferie, to dzisiaj sobie przejrzymy szkoły w Polsce. Tak, żeby wam się przypomniało, żeby wam za miło nie było, tak jak i na mnie jest za miło, że już szkoły nie mamy, bo my to wolelibyśmy szkołę. No ale dobra, nieistotne, lecimy z tym tematem. I słuchajcie, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dołączył do nas dzisiaj Wertes! Dzień dobry, Wertes! No i oczywiście jest też Kulfon, no bo no, to już jest standard na tym kanale. No, co? Ale wiesz, jakbyśmy teraz do szkoły chodzili, to byśmy nie nagrali tego odcinka, bo byśmy mieli ferie? No. No to przecież mówię, że wolałbym chodzić do szkoły, tak? Tak się widzę, ja się cieszę, że my do szkoły nie chodzimy, tak? No, dzięki temu mogą mieć... Nie, no, ale jakbyśmy mieli ferie, to czemu mielibyśmy nie nagrać? No bo bylibyśmy na nartach na przykład, tam na nartach w tych warunkach. Chyba, tak, chyba błotnych. Znaczy nie, wiesz, że nie widziałeś kurde filmików ze Śnieżki, w ogóle Białki i w ogóle? Pochyłe jezioro i na narty wodne. Pochyłe jezioro zawsze na propsie. Słuchajcie, zaczynamy szkoły średnie w Polsce, high schools in Poland. Słuchajcie, to bądźmy tutaj międzynarodowi i to jest high schools in Poland. Zaczynamy na 3, 2, 1, start game. Dobrze, loading. Loading locations. I gdzie ta szkoła? A gdzieś tam w tle. Okej. A moment by to. Oj, ale zmiana pogody w ogóle. O! No. Okay. O, dobra. Dobrze wiedzieć. Dobra. Tylko gdzie to może być? Słuchaj. Znaczy, no ja przypuszczam, że wiem, ale. Dobra, jest. Czyli to będzie dobrze. Czyli jednak wiedzieć? Tak. Dobrze. Nie, dobrze. Tak będzie dobrze, bo. Mamy dwie minuty jak coś, nie? Tak tylko... No właśnie. Jasne, Kamińskiego jasne. 49. Gdzie jest Kamińskiego 49? No oczywiście... Powiem, że wpadłeś na to, że już wszyscy widzieli ulicę, tak? No była na, tak jak w mordę strzelił, że ciężko, żeby jej nie zobaczyć, nie? A czekaj, bo tu jest cheating. Jaki cheating? Jaki znowu cheating? Myśmy ledwo zaczęli, on już cheatuje. No. Pierwsza runda. Kurde, nie, nic nie tak widzę. Gdzie tu są szkoły? Jasne. Podałam cię ten baner. O, olej go. Nie widziałem. Ja szukam ulicy. Tylko, że na razie to nic nie widzę, właśnie szczerze powiedziawszy. Ja poszukam jakiejś innej, może coś większego znajdę, jakąś inną ulicę, która mi się tu skoja. Zostało ci 45 sekund. Szukaj! Życzę powodzenia, chciałem powiedzieć. To znalazłeś? No. Baniutki. Tylko, że na razie... Nie, dobra, to będzie ta ulica tutaj. Kurde, weź to znajdź teraz. Tylko gdzie tu jest szkoła? No, o, jak ona długa ta ulica. O, zespół szkół elektrycznych numer 1. Jest, faktycznie. No, no też to widzę. Teraz tak dobrze. Się ładnie by tu strzelić jeszcze, nie? No właśnie tak przydałoby się, tylko że ja nie widzę tego rozjazdu dróg. A tutaj jest. A tutaj! A co to tutaj? Gdzieś. Strzeliłem. No to zobaczymy. Ale warto było się przejść dalej, bo znalazłem Zakopiańską, nie? I... Aha, no ja byłem 13 metrów od celu, no, trochę ja bliżej dalej. Niż... A proszę, ja 3 kilometry, no. Także... Prawie, że w celu. 13 metrów, a gdzie to tutaj, kto tutaj tak ładnie trafił? No ja Marcinek. Ja trochę nie ten rozjazd wybrałem, nie? Po prostu. No ja też, ale tutaj, no, 3 kilometry to nie tak daleko, myślę. No trochę wam się rozjechało, no co wam będę mówił, no. 3, 2, 1, play next round. Dobrze. Okej. Ojej, jaki ładny Opel. Sprzedam Opla. Ale nie rozjechany. Czekaj, o, tutaj, nie czy tu tutaj coś będzie? O nie, najgorzej. No dobra. No? Kurde, mało widać. No ja już wiem, gdzie jesteśmy, tylko trzeba wejść znajdź, kurde. Dobra, co? Najpierw zaczniemy od tego, co to za ulica. Słuchajcie, pierwszy raz od bardzo dawna wypiłem yerba mate i trochę mnie tak... Pojerbało cię trochę. Pojerbało mnie trochę, to dosłownie. Mają takie śmieszne znaki. Jakie śmieszne? Cichy, nie? Te znaki ulicy. O, dobra. Nie jest... wiem, skąd ty miejscowość wziąłeś, bo u mnie tutaj nic nie widać. To jest... A ja idę, ja już tak wiem, a ja wiem, a ja wiem, oj wam nie powiem. No dobra, czemu to nie jest napisane, co to jest... No ej, no nie bądźcie... Co to za ulica w takim razie jest? Co to za ulica czekaj, tutaj taka? Widzę? Ja przerondo jeszcze teraz.
No właśnie, bo od razu wam powiem, że to rondo nie jest zaznaczone na mapie. Aha, super. Dobra, chyba myślę, że dobrze widzę, czyli lecimy sobie. Znaczy, przynajmniej znalazłem rondo, które nie jest. Dobra, to jednak nie było to rondo. Okej. No bo to jest jakieś. Nie, to było to rondo chyba jednak. Mówisz? Czekaj, bo muszę. Znalazłem ulicę, która się łączy z tym tutaj i. 33 sekundy i ja za cholerę nic nie widzę. Czekaj, bo coś mi tu nie w ogóle nie szmegę z teges, wiecie? Skoro to jest tutaj. To na wprost. To się wydarzyło. Czyli teoretycznie to tutaj? Jeżeli to liczyć, że to rondo, bo ale to nie może być to rondo. No gdzie? Ej! Ale tu nie ma innego. Tu jest to rondo, dobra, czyli to będzie. Ta to ulica. Kurde, dobra, guess. Nie wiem. Tutaj powiedzmy. Dobra, byłem. 238 metrów obok. A ja 1,1 kilometra. No podobnie 2,8 kilometra. Ja miałem trochę problem z namierzeniem, gdzie jesteśmy. Do Białystok to tylko znalazłem. Ale tą Słonimską to faktycznie z daleka widać. O nie. No Słonimska była, no tylko że właśnie nie mogłem znaleźć. Znaczy, nie mogłem, że ta szkoła jest na Słonimskiej, tylko że dopiero po drugiej stronie ronda była Słonimska. I dlatego zaznaczyłem po tej drugiej stronie ronda, ale jest okej. Okay. Jest okej, okay. 238 okay. metrów, nie jest źle. 3, 2, 1, play next round. To jest... O, jak mi Lusio. Opa, kalibra, części. Czekaj. Ja bym tylko prosił, że jeżeli coś jest z waszych regionów, to napiszcie mi proszę w komentarzu, że trafiłem... Opel części kalibra, faktycznie, to dobra szkoła. Napiszcie, że trafiliśmy w waszą szkołę na przykład, nie? Zespół szkół numer 33, ale gdzie? Skąd? Kurde, drzewek im się zachciało, nie? No, dokładnie. A ja chromolę, ja szukam gdzieś dalej, bo przez te drzewka... Adrian kocha wszystkie kobiety. Tak? To niezły Adrian. I martwa kobieta, no ciekawe, tak. Nie! Ej, No zmartwiona, no. On uwielbia po prostu ryzykować mój kanał. Oczywiście. Oj, jeżeli ja dobrze widzę, to tak, to ja dobrze widzę, to bardzo źle, że widzę to. Oj, bardzo źle, że to widzę. Ten objazd, co? Nie. Okay. O, ale nie wiem, gdzie to może to być. To za teren jest. Znaczy, to powiem tak, no to jest przerąbane mamy, nie? Tylko tyle wam powiem, tylko... Mówisz? Ciężko mi jest zlokalizować coś... A. Do dupu z taką robotą, nie, ja nie znajdę nawet... To znaczy, no ja nie znam się, o może tak, kompletnie się nie znam. Ale powiedzmy, że gdzieś tutaj. Tylko, że gdzieś jeszcze by się przydało. Słuchajcie, znalazłem napis Nowa Praga. Jest Nowa Praga, dobra. Jak jest Nowa Praga, to już powiedzmy, że tutaj jest technikum jakieś. Kurde, powinienem być. 672 metry, tak jest, okay. tak. 10 kilometrów, dzień dobry. To była Warszawa, Kulfon. Jak? Co żeś znalazł? Tak. Gdzie ty żeś się szczelił? Ja znalazłem objazd na jakiś coś tam helski, na jakiś tam gdyński, jakieś coś do Gdańska jeszcze. Ja byłem pewny, że w Gdańsku jesteśmy. Objazd do Gdańska był w Gdańsku, masz rację, to całkiem znaczy, logicznie nie, to było brzmi. Tak jakby do M Gdańsk, nie? Czyli dałby do miasta Gdańsk, czyli do centrum, ale objazdy mówię, jakieś helskie, niehelskie, takie rzeczy, wiesz. To, że Warszawa, to ja już zobaczyłem nawet po tablicach z nazwami ulic, nie? No natomiast... właśnie mogłeś się zbejtować, gdyż we Wrocławiu są identyczne i w Łodzi chyba. Bardzo możliwe, natomiast jak zobaczyłem, że Nowa Praga, no to mówię, no Nowa Praga... No ja właśnie to... tego nie wiedziałem, ja dopiero później ogarnąłem, że kurczę, to musi być Warszawa, ale gdzie, nie, kurde, nic takiego ciekawego nie mapę, może inną mapę miałem. No bardzo możliwe, bardzo możliwe. 3, 2, 1, play next round. Ale mnie strollowało. O, ciekawe jaka ta ulica. Dobry. Ej, jaka ta ulica? Długiego Jaśka. To jest. Chyba w jakimś innym geogeserze miałem dosłownie tą miejscówę.
Właśnie też mi tak kojarzy, nie? Takie, ja też jakieś, takie flashbacki mam, nie? Znaczy, powiem tak, Wertes, ja już ci podpowiem, że ty to kurna powinieneś wiedzieć, gdzie no to jest, okej? No właśnie miałem powiedzieć, że się tutaj pozmieniało, słuchaj. Ty to powinieneś wiedzieć bardzo dobrze, gdzie to jest. Ja już tu jestem, słuchaj. Znaczy... Tylko, że ja za cholerę, bo teraz ty masz szansę nadrobić punkty, bo za cholerę nie wiemy, gdzie jest... Czekaj, to musi być tutaj. Tylko czy ja trafię teraz, gdzie to jest Jana Długosza? Ja pierdzielę. Czekaj, muszę sobie przypomnieć mapę, jak się tu jechało. A to jest najgorsze, jak się jest u siebie w mieście, to najgorzej znaleźć cokolwiek. Tak, bo się całkowicie inaczej... Dobra. Patrzy na tą ciskę, nie? Orientujesz, tak. Dokładnie. Zaraz. Czekaj, bo ja tam widziałem jakąś drugą ulicę taką... Tak, była druga ulica, już od razu ci podpowiem, to jest Leszczyńskiego, ta druga, Stanisława. Ale... Gdzie to cholera było? Widzę bardzo dużo nazwisk tutaj ogólnie. To jest Długosza, to jest w ogóle aleja, więc to nie takie małe będzie. No, czysto teoretycznie, ale to jest Aleja Solidarności z tego, co ja widzę, ta główna. Aha. Panie Wertes, gdzie to jest? Podpowiedz nam pan. Jak już... No, niedaleko... rynku. Nie w Lublinie, no. Niedaleko rynku? Dobra. A kurde, trochę za daleko poleciałem, 780 metrów. Ale to poczekaj, bo nie będziemy jeszcze ten, bo za wcześnie musiałeś kliknąć, chyba że GES kliknąłeś za wcześnie. No, Tak, kliknąłem za wcześnie, ale wiesz co, bo mi się pomyliło, bo zawsze taką jedną ulicą jechałem i się odbijało w prawo tam właśnie, gdzie... No to było. Właśnie to jest to. Ale poleciałem ulicą, która była jeszcze bardziej w lewo i też poleciałem w prawo i trafiłem w jakąś kliknę, ale to wiesz, tu jest. Mapeczkę. I tak 925 metrów byłem, nie jest źle. No. Od pierwszego zaznaczenia, no. No tutaj ja tak prawie 4 kilometry. Tak się... Panie Kulfonie, no coś panu dzisiaj tak nie po kulfonowemu idzie, no. No wydział komunikacji niedaleko jest, tam się jeździło, żeby blachy zmieniać. Dlatego co, tak kojarzę, tak patrzę, tak i coś tutaj, ale kurde, się tam pozmieniało faktycznie przez te 10 lat. Ostatnia rundka, słuchajcie, 3, 2, 1, play next round. Ostatnia rundka w tej rundzie. Gdzie to jest szkoła? No... gdzieś tam jest. No dobra, to chyba już wiem, ale... Znaczy co wiesz? No miejscowość, ale... No weź, ty już? No tak mi się wydaje przynajmniej. Mówisz? To nic konkretnego nie widzę. Ale ja w ogóle nie widzę szkoły nawet w tamtym miejscu, nie? To jest... Na razie się o miejscowość, gdziekolwiek, gdzieśkolwiek. No tak mi, to tak by mi, no tak... Problemy paznokci, profilaktyka, paznokcie grzybicze, pękające pięty. Ja to wiem, co znaleźć, nie no, stopy tej to tej strony postawa. Też nic nie ma. No nie, no dobra, no to jest to, na 100%. Tylko teraz tak. Znam nazwę w ogóle, więc jak najbardziej, tylko nie wiem gdzie jest totalnie. No bo ja tu nie mogę żadnej miejscowości namierzyć. Halo! Proszę mi dać miejscowość. Kurna, nie, gdzie jest w ogóle ta... Na 100% tutaj. Tylko, że gdzie dokładnie, to... Ej, to nie w takim razie. Nie mam bladego pojęcia, gdzie to dokładnie jest. Ale nawet wam za chwilę powiem dlaczego, skąd to wiem na 100%. Aha. Natomiast nie wiem gdzie dokładnie. Oj, totalnie. Chociaż było... Nie za mało czasu. No trochę jest mało czasu. Nie znajdę tego, nie? Chyba, że już po prostu minąłem 3 razy ten napis i... Nie znam. 7,4 km. To była Warszawa. Tak, to była Warszawa i Marymont. Jest Marymont, druga! Kurde! Bo. Znalazłem napis Marymont, ale byłem za mało przybliżony, ewidentnie. To mi się udało tyle, że znalazłem, że sekcja jest Jezdka Konna AWF Warszawa. I to mnie jedynie skierowało do stolicy, nie? Ale to tak. A ja znalazłem, mówię, napis Marymont i w tym wszystkim Mata o swoim kawałku. Jak zarobię kaskę, to kupię moim rodzicom willę na Marymoncie. I
stąd wiedziałem, że to jest Warszawa, to jest tylko tyle. Ale i tak całkiem niezłe strzały uważam. Jest, jestem ostatni, Jest, jestem pierwszy. Całkiem nieźle, każdy wynik powyżej 4,5 tysiąca, to jest nie najgorzej. No, no i najstu. Ten ostatni strzał. Dobra, przechodzimy do kolejnej rundy. I ruszamy z kolejną rundką, proszę państwa. 3, 2, 1, start game. Start game. Oho, jak miło. No. Tylko, ty, kurde, co to jest? Ja kompletnie nie wiem, gdzie to... A tu? Uła, nie mam pojęcia, gdzie to jest. Muszę gdzie to miasto w terenie. Na mapie? No. Znaczy, ja tu chodziłem do szkoły, nie? W tym mieście właśnie. Okay. Natomiast nie do tej. I muszę się totalnie zorientować, gdzie... No. Gdzie jestem? Co tu się dzieje? Która część w ogóle? Gdzie to kurna jest? Ale oni tych szkół tu mają nawalone, no pogrzało ich ty. Gdzie? Czy ja się kompletnie nie orientuję w tym momencie, gdzie jestem i co się dzieje? Ty, no jestem totalnie zagubiony. Gdzie to? Czy to teoretycznie? Nie pole techniki. Widzę kupę podstawówek, ale... I oni tu mają jakieś liceum, no. Dobra, na razie tak. Powiedzmy, że teraz w tę stronę pójdę. Chyba, że ostatnio w nią poszedłem. Tak, ostatnio w nią poszedłem. Dlaczego jeszcze raz poszedłem dokładnie w tą samą stronę? Próbuję się w ogóle... Aha, tu jestem, dobra! Już wiem, gdzie... Dobra. No tak, tylko gówno mi to da tak naprawdę. No to wiecie, jak to jest z szukaniem w mieście, którym się zna, nie? Spokojnie, w trzeciej rundzie, tak. Której nie będzie, będzie Podkarpacie, wiesz? Jest, dobra. Jestem. I co, cośkolwiek? Jestem na miejscu, teraz tylko dokładnie w którym miejscu to... No to tutaj, no na środku powiedzmy, to jest na środku szkoły. Dobra, nie będę już kombinował. Jestem w celu. No weź. Nie wiem, gesuję gdzieś. 2-4 km. Możesz poczekać też. Po prostu do końca. 1 metr byłem od celu. Aha, i to już samo zaakceptuję tam, gdzie kliknąłem, tak? Tak, tam, gdzie kliknąłeś, to czekamy okay. do końca rundy, wtedy jesteśmy mniej więcej na równo. Także tak, ja byłem metr. Ale widzę, że wy też nie najgorzej, bo no, przynajmniej no, znaleźliście kilometr. Koszalin. 3, 2, 1, play next round. Kompletnie żadnej ulicy nie mogę znaleźć, nie? Żeby ja poproszę więcej mały. Zielonych gór, Koszalinów i tak dalej, nowych Sączów, to bardzo poproszę. No, wiadomo. Świebodzin jeszcze może być. Tak, i chyba się dolne koło kontrakcji, no. Co? Jeszcze raz powtórz, ja to muszę zapamiętać. Hebzie dolne, koło Kontrachsic. Hebzie dolne, koło Kontrachsic. Okej, okay, dobra, jest, miasto to... mam, bardzo no, to, się znaczy, ja ci powiem tak, nie ciesz się z tego, że masz miasto. Najlepsze jest to, że no, to jest no wiem, bo miasto jest, kurde... Że to jest gdzieś na Śląsku, hebzie dolne, koło Kontrachsic, jak to przepamiętam. O, jest. Powiem tak, to jest najbardziej przerąbane miasto do szukania na GeoGuessrze ever. Nie ma gorszego. Czyli co, Stany jest zniszczone? Miasto. Najgorsze miasto. A ja nie wiem, czy mi się w ogóle chce. Ja się zaznaczam na środku i chyba mi się nawet nie chce szukać, bo to jest... Twoisa są popierdzielone! Nie, no przysięgam, że to jest gunwo takie, że o Jezu. Geogeserowe gówno? Najgorsze. Znaczy, ja bardzo lubię to miasto, bo jest piękne, ale nie na Geogeserze. Dobra, Nie, bo nie wiem, jakie to jest miasto. No nie żartuj nawet. Czekaj. Wait. Najgorsze miasto w Polsce do szukania, no? Ja nie wiem, jakie jest najgorsze miasto w Polsce do szukania, no ja nie wiem. Takie długie! Długie, świetnie. A że tutaj jest, Już wiesz? A ty, znalazłem ulicę. Czemu? Nie gadaj. Czemu tam było coś z kolejorzem, przepraszam bardzo. Hej, kole, już. No właśnie, to mi tak trochę, wiesz, tak... Statek piła tango, czarna bandera za... Dobra, powinienem być blisko, skoro to znalazłem ulicę. Jeden kilometr. 86 metrów. Nice. Ale gdzie tu jest... Aha, wiesz co, zobaczyłem nazwę dzielnicy, a nazwy dzielnicy się wyświetlają na mapsach.
No ja właśnie nie widziałem nazwy dzielnicy, ja szukałem ZS3 Szczecin po prostu. I słuchaj, nie? Przybliżam sobie tam, a to dosłownie ta ulica i tak, o kurde. A tutaj jest jeszcze nawet zespół szkół numer 6 zamiast numer 3. Coś tutaj się popierdzieliło na tej mapie. I poza tym myśmy nie szukali żabek, tylko szkół. No ej, ty, a ja w tą żabkę na przykład, no, nie, nie może być żabka, tam kawałek dalej, bo tu technikum jakieś. No masz? O, no masz? Dawno tego nie słyszałem. 3, 2, 1, play next round. Ale prześwietlone tutaj. Co to tutaj takie prześwietlone? No nie no! Ja mówię, nie lubię. No nie lubię, nie lubię. No dobra, no chociaż... Pozdrawiamy widzów z naszego dużego miasta. Dobra, przynajmniej widzę... Dobra, okej. Okay. Przynajmniej to widzę. Więc już mniej więcej. I teraz szukamy 58 liceum czy coś tam. No bo ty, no tak, który tam tak. Jest? 35? Dobrze widzę? Mało widać. Znalazłem 33. Może być? Wystarczy? A może to jest i 33 tutaj? To może być 33. Dobra, ja się nie ruszam. Pierdziele. Czy to jest w ogóle ulica Bema? To na czym jesteśmy w tym momencie? Mnie nie pytaj. Weź nie pytaj. Weź się przytul... Kurde, czy te drzewa specjalnie stawiali tak, żeby akurat zasłonić... Tabliczki? Tak, oni wiedzieli, że będzie... Geogeser, nie? Jeździli, nie? Dokładnie. Dobra, to jest Bema, czyli to jest 33 jednak. Podpowiadam, to jest 33 liceum ogólnokształcące, nie 35. Spoko, jakby to się to do czegoś przydało. No, bardzo się przyda, mówię ci. Ja już jestem w celu i będę kilka metrów. Które to mówisz jest? 33. Aha, dobra. Liceum ogólnokształcące. I tu, dobra. Fajnie. Okej. Ja się ten znakami na dzielnicę zacząłem. Dzielnica, mówić. Właśnie. Jak już szukasz w Warszawie, to najpierw dzielnica. I to jest Wola. To ci od razu podpowiem, że to znaczy, jest Wola. Ja, wiesz, ja znalazłem, rozjazd gdzieś tam na Ulrychów, na coś tam jeszcze. Wiesz, tu i coraz bliżej, nie? Generalnie jak masz w ogóle nazwę ulicy, to pod spodem w nazwie ulicy jest dzielnica. No zazwyczaj tak. Dwa jak metry. Jak Kulfon trafił? No dwa metry. No ja też 2 metry. A ja 43 metry, bo to trafiłem w parking. Widzę, bo... bo dosłownie w ostatniej sekundzie kliknąłem. 3, 2, 1, play next round. Tak, ale właściwie w stolicy znaleźć tak blisko to jest... Znaczy, szczerze, to nie może... Faktycznie, bo tak rzuciłem, że kurde znowu, a z trzeciej znaczy strony to... No rozległa jest, no jest to tak... Gdzie się pogubić, miasto, nie? No tak, ale masz zaznaczone faktycznie te dzielnice na tablicach, więc... I teraz pytanie, gdzie jest muzeum? Dobranoc. Ja się pytam, gdzie jest pies, który szczeka? U mnie. O Jezu, nie, Kulfon, dlaczego ty musiałeś nas tu zabrać? Przecież no kto tu by chciał w ogóle zajechać do tego miejsca, no? Do wielkiej... ten? Do wielkiej pipy, no. To jest miasto wielkiej pipy, no. Tak. To nie żaden kicz, ani żadna lipa, lecz największa na świecie betonowa pipa. Pipa, dokładnie. A ja kompletnie nie wiem, gdzie jestem. No w mieście betonowej pipy, no. Byt Kaligeusy wśród miej... Co? Ten, nic nie mówiłem. Dobra, na smu szkół gospodarczych. Ciekawe, czy to będzie w ogóle zaznaczone, nie? Aha. Całkiem niedawno tam byłem. No. Z Kulfonem zresztą. Cheatery. Ty czekaj, bo ja to jest prawy dolny róg Polski, Wertes. Żebyś... Ja wiem, ja byłem tam. Bokiem. Po co naręcznym. Cześć, bo na oddaleniu widzę, że tu są jakieś szkoły. Ale to jest szkoła wyższa. Uniwersytet Rzeszowski. To wy tam macie uniwersytet? No, jeden z lepszych. Czemu nie? Jeden z lepszych w ogóle w Polsce. No tak, bo, no tak, ale Lublin niedaleko. Czekaj, nie, bo ja nie mogę w ogóle ulicy znaleźć, a nie wierzę, że ją kojarzę, nie? I... Jaka to ulica? Znaczy się nie wiem, czeka, to jest dokładnie ta.
Hetmańska czy albo żeglarska? Nie, 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 Spytka Ligełzy właśnie. Ach, już. 2,4 kilometra, ja pierdzielę. 478 metrów. Ja 590, to aż przy Wisłoku było, tak Spytka blisko. Spytka Ligełzy? Jap. Co to kuźma ma być? Szarzu, nie pytaj. Spytka Ligełzy. Ale to bym prędzej ogarnął. Aż nie. Co za spytka. Ja w górę od swojego tego strzału poleciałem szukać, a nie w dół. W tej ulicy właśnie. A ja w dół właśnie leciałem i znalazłem zespół szkół ekonomicznych, to obok Wisłoka, to bardzo daleko było. No, to tam też widziałem właśnie. Ach, 3-2-1, play next round. Ej, ale to coś już miało być dopiero w kolejnej rundzie. To? Patrz, no nie wierzę. Nie! Hello? Co to kurna ma być? Ustawione. Jeszcze zasłania liście. Dobra, czekaj. No tak się przywijaj, ty. Ej, to jest, tu jest warszawska, dobrze mówię? Nie, tu czekaj, porypałem. Ej, no on jest Cwaniak teraz, bo to jego miasto jest, no. To jest lubelska, o, jest warszawska. Dlaczego wy jesteście takie cwaniaki? Zawsze to ja mam farta. To jest ze szpuszku. Pogadamy o farcie, jak już strzelimy, wiesz? I co, sobie ulicę zaznaczyłem? Najgorzej jest chyba z tym, że... Trzy. Teraz w którym miejscu jesteśmy? Jest zaznaczony na mapie ze spuszku numer 3, dobrze. Jest, w takim razie. Oczywiście, że jest. Pytanie, z której strony. Dobra, znalazłem tak? Numer 6, to chyba nie. Czy to jest warszawska, czy to jest Boczna Warszawska? Spytka Pepitka, kurna, gdzie to jest? Dobra, tu jest gwoździe. Ani warszawskiej nie widzę, ani lubelskiej, do cholery jasnej. Gdzieś w tym miejscu, tu jest taki przejaździk, tu jest co, tu jest co, tu jest. Chociaż mi dzielnicę podajcie, no nie bądźcie świniaki. No według tego warszawska właśnie. Tak. Dzielnicę! Przepraszam, nie. W kierunku Warszawy od Rzeszowa, no hello! No dobra, czyli że w górę, no okej. No. Dobra, jest warszawska. Wojewódzki ośrodek zespół szkół samochodowych, to chyba nie, ale już powiedzmy, że... Ale mam strzał, o kurde, oby siadło. Samochodowy? Gdzieś ty same zespół szkół samochodowych, a tu, a to za... Znaczy się, nie powiem ci, że za wysoko. Sekundy. Dużo niżej. Patrz, kulfa. A, to była ta dróżka, ta dróżka, dobra, źle popatrzyłem dróżkę, no. 18 kurde, metrów. Dużo niżej, tak? Dużo niżej. Dużo niżej. Dużo niżej. Dużo niżej. Po całej ulicy dużo niżej, no. Dużo niżej, to ja kliknąłem dużo niżej, okej? Okay? A tam byłbym bliżej. Nie, no, no ja dosłownie pod koniec tą Biedronkę znalazłem, co było naprzeciwko, bo tak to był, nie wiem, z kilometr dwa do góry. Właśnie tak gdzieś mniej więcej blisko tej Biedronki. Wyciulali mnie po tego prostu. Tego gwarant, nie? Żebym był ostatni. Dużo niżej to nie Sanok, no okej? Okay? No nie przeginaj. Kurna, jakbym zaznaczył się tam, to bym może, no dobra, no nie wygrałbym, tak czy siak. Ale gratuluję Wertezie, pierwszej wygranej z nami. A ja teraz jestem Master Hiker. Master Hiker jesteś? Tak, Master Hiker jest. No to gratuluję serdecznie. Kurde, i brakło mi ile? 22 punkty, żeby wygrać. No 22 punkty, no. Ech, tak niewiele. To jest dużo. Mi zabrakło 100 punktów, żeby wygrać. A, to ogólnie. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o szukanie szkół na feriach. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć. A, na razie, bajo.